konferencji prasowej po meczu Polonia Bytom, kolejarz Stróże. Witam trenera gości, pana Przemysława Cudzerza, witam serdecznie. Witam trenera Polonii Bytom, Dariusza Fornałeka. Wynik spotkania 0-1, kolejarz nadal niepokonany na wyjeździe. No i najpierw o ocenę tego spotkania proszę trenera gości, trenera kolejarza Stróża. No, panowie, nie ma co się oszukiwać. No, mecz nie był porywającym widowiskiem. Nie wiem, czy troszkę się nałożyło zmęczenie na nasze zespoły, bo i z jednej strony, i z drugiej nie było ani wielkich, szybkich akcji, ani czystych akcji. I tym bardziej trzeba się cieszyć na moim miejscu, że taki mecz potrafiliśmy wygrać. Całe życie człowiek się uczy, całe życie człowiek jakoś poznaje drużynę i cieszę się dzisiaj, że poznałem ich z tej strony, że po niestrzelonym karnym nie było dołu, nie zrezygnowali, a grali cały czas dość konsekwentnie, dość solidnie w defensywie, próby kontrataku. No i cieszę się, że znowu dopiero druga bramka, ale po stałym fragmencie gry, który trenujemy i przyniosła efekt. Nie ma co się oszukiwać, no ja jestem bardzo szczęśliwy, bo z kolejnego wyjazdu przywozimy punkty i dziękuję chłopcom za zwycięstwo. Dziękuję bardzo. Trener Polonii Bytom. A ja się zastanawiam, do czego są potrzebne oprawy przedmeczowe, analiza gry przeciwnika i tak dalej, i tak dalej. Wiedząc, że przeciwnik, który nie przegrał jeszcze, jak tu trener powiedział, meczu na wyjeździe, obserwując grę kolejarza, dokładnie analizując, widzieliśmy, że są dobrze zorganizowani, grają bardzo konsekwentnie, wąsko w defensywie, stąd nasza sugestia trenerów, żeby grać szeroko, ofensywnie, boki. Nasi zawodnicy jednak chcieli grać piłki prostopadłe między czterech obrońców przeciwnika, co było bez sensu. Jeżeli ćwiczymy stałe fragmenty gry w określony sposób, a zespół wykonuje je w trakcie meczu w inny sposób, to zastanawiam się, do czego my jesteśmy potrzebni. Mecz, w którym, tak jak ten powiedział, w sytuacji bramkowej, podbramkowej, jak na lekarstwo, nie wiem, czy liczyliśmy z jednej i drugiej sytuacji 100%, chyba nie. Nie. Jeżeli komuś brakuje konsekwencji w takim elemencie gry, jak stały fragment gry, rzut rożny, kiedy wszystko jest jasne, rozpisane, przydzielone krycie, to się przegrywa mecz. Dziękuję bardzo. Zapraszam do zadawania pytań. Darek, musiałeś w przerwie zdjąć poraża. Nie dałby rady zagrać drugiej kobie? Dałby rady zagrać, jednak uznaliśmy, że ileś przebieżek 30-metrowych naszych środkowych obrońców no jest bezzasadna w tym momencie, tak? Bo gdzieś nie przypominam sobie, żeby dzisiaj grało się w piłkę tak, że środkowy obrońca rozpoczyna grę od swojej bramki. Doszliśmy do wniosku, że będzie to dużym niebezpieczeństwem dla naszego zespołu w momencie, kiedy przeciwnik wyjdzie wyżej i możemy mieć problemy. Tak? Dlatego taka decyzja. Nie wiem, czy słyszę. Co tam mniej więcej się stało? No to jest stałem skokowym, tak. No, Juraj nie był w stanie uderzyć piłki w prom, no, dlatego no, nie był w pełni sprawnym bramkarzem, powiem tak. I dlatego nie wyszedł na drugie szczęście. Są jeszcze jakieś pytania? No dobrze słyszałem, że nie wiadomo, czy słyszała ta decyzja o tym? Ja tak powiedziałem? Tak. No to chyba tak. Nie, to oczywiście gdzieś tam każdy jest mądry gdzieś po fakcie gdzieś tam. Nie ukrywamy, że interwencja Seweryna przy rzucie rożnym też nie była najlepsza. No, to, nie była, nie. To panowie, no to znaczy, nie było, widzieliśmy ten sam mecz, mniemam, tak? Dlatego na pewno błąd w kryciu, indywidualny błąd w kryciu zawodnika X i indywidualny błąd zawodnika gry. I bezkarnie cichy wkłada piłkę do bramki. Też musiał strzelać takie bramki.
Co to jest? Panie trenerze, czy to tylko pomeczowe emocje, czy się pan zaczyna bić z myślami, kiedy pan mówi, że to po co my jesteśmy potrzebni dzisiaj zawodnikom? Czy to jest jakiś wyraz, nie wiem... Szerszy podtekst. Nie, żaden podtekst. To jest moja opinia na gorąco, tak? Jeżeli ja poświęcam, czy my poświęcamy jako sztab szkoleniowy, tak? Naprawdę masę czasu, żeby, bo to nie jest 5 minut, żeby obejrzeć kilka meczów przeciwnika, żeby wybrać to, co jest w naszym odczuciu najważniejsze, przekazać je zespołowi, żeby oni nie musieli siedzieć godzinami przez 4 czy 5 godzin oglądać, jak kolejarz Stróże sobie radzi, zresztą bardzo dobrze na boisku. Bo też nie zawsze są porywające mecze. Tak, no to my musimy poświęcić 5 czy 6 godzin, żeby im wybrać 15 minut, tak? Jeżeli my coś im mówimy, to żeby im pomóc, żeby sobie pomóc, żeby drużynie pomóc, żeby Polonia grała lepiej w piłkę. Natomiast jeżeli widzę, że my mówimy jedno, a zawodnik wykonuje co innego, no to zastanawiam się, czy do niego to trafiło, czy robi tak, bo uważa, że to, co trener mówi, nie jest właściwe. Natomiast to są gdzieś tam opinia pewnego gorąca, nie ma tu żadnego szerszego podtekstu, tak, że wspomniała się go odradzić. Nie, no, to nie ma sensu. Ja powiedziałem teraz na gorąco też w szatni zawodnikom, że nasza sytuacja jest trudna, ale nie beznadziejna. Tak? Mamy jeszcze nie spadliśmy tej ligi, ale musimy sobie uświadomić jeden podstawowy fakt. Z tymi umiejętnościami, które posiadamy, z tym bagażem doświadczenia, które już mamy, musimy z tego wyrażali się kibice, tak? Widocznie to nie było 100%. Widocznie to nie było 100%. I oni muszą mieć świadomość tego, że o każdy punkt tej lidze będzie nam bardzo trudno. I jest nam bardzo trudno. Niektórzy uwierzyli, że po wygranej w Sandecji, czy wygranej z bardzo dobrym Olimpią Gruzią tutaj, my jesteśmy już mega zespołem. Nie, my jesteśmy dalej w tym samym miejscu, w którym byliśmy. Tak? Może trochę bardziej doświadczeni, może trochę inaczej grający, ale cały czas musimy mieć świadomość tego, jakim zespołem jesteśmy i o co my gramy. I niedopuszczalne jest to, że kibic mówi bez ambicji. Zero ambicji to oczywiście przesada, natomiast widocznie nie było to problem. Tak? Widocznie nie zasłużyliśmy dzisiaj na brawa, nawet jak tu przegrywaliśmy 0-2% w Gliwicach. Powierzmy, tak? I to musimy sobie wziąć głęboko do serca, że w każdym jednym spotkaniu, które gramy, czy tutaj, czy na wyjeździe, jeżeli nie damy absolutnie maksa każdy z poszczególnych zawodników, to nie będziemy zdobywać punktów. A myśli pan już, panie trenerze, o pucharowej środzie, o niepołomnicach, czy to za... Wiem, co, od jutra zacznę myśleć, jadę do niepołomic na mecz, także traktuję to myślę poważnie, natomiast dzisiaj jeszcze jestem przy rzucie rożnym, który konsekwencją, którą przegrałem mecz, na zachowanie nasze podczas tego uderzenia przeciwnika było skandaliczne. Tyle. Jeszcze jakieś pytania? Nie ma, to dziękuję bardzo.